Raz pierwszy udało mi się zacząć live o czasie, ale niestety, jak to ja, zapomniałem mikrofonu podłączyć, także dajcie mi jeszcze sekundkę, podłączam to i już lecimy. Dzień dobry, jeszcze raz, już mikrofon podłączony. Napiszcie mi, raz, dwa, czy wszystko jest git, czy wszystko widać i słychać, czy jest w porządku. Bo ucieszyłem się, że pierwszy raz udało mi się o czasie zacząć. A tu taki ząg i nie podłączyłem mikrofonu. Więc niech mi ktoś napisze, czy jest w porządku. Tak, widać, słychać, jest ok. Super. Dajcie mi jeszcze sekundkę. Ja sobie tutaj przeładuję, bo widzę, że mam opóźnienie spore. Może jak przeładuję, będzie lepiej. O, jak przeładuję, to już w ogóle nic nie mam. Minutka. Minutka jeszcze. Teraz zobaczymy, ile mam opóźnienia. Dobra, mam jakieś 10 sekund opóźnienia. Nie jest źle. Okej. Okay. Zważywszy, biorąc pod uwagę mój internet, nie jest źle. Dobrze, jeszcze moment. Ja sobie tutaj powiększę, żeby widzieć, co piszecie. Dajmy jeszcze chwilkę tym osobom spóźnialskim, które dopiero gdzieś dojdą. A ja jeszcze ustawię, żeby to wszystko było dobrze widać. Może tak będzie lepiej. Teraz zobaczymy. 5 minutek wstępu, kochani, na jeszcze takie, wiecie, rzeczy. Żeby to wszystko dobrze było widoczne dla Was. Muszę posprawdzać. Z tymi transmisjami jest niestety taki problem, że co innego widać w kamerze, a co innego faktycznie widać na YouTubie. Są różne kadry, nie wiedzieć czemu. Dlatego muszę to poustawiać, żebyście mieli na wszystko dobry wgląd i żebym ja widział to, co wy piszecie. Dobra, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich serdecznie. Witam Was bardzo gorąco w ten piątkowy wieczór. Ile około dziś szkiców zrobimy, powiem Wam, nie wiem. Od razu przyznaję się, nie wiem i z góry Was przepraszam, bo nie wiem, jak ten live w ogóle dzisiaj pójdzie. Myślę, że za dużo nie zrobimy. Pobawimy się, trochę porysujemy, oczywiście może 3-4 jakieś szkice zrobimy, mam nadzieję, bo przyznam Wam się szczerze, że po prostu mi dzisiaj łeb urywa od samego rana. W dyńce tak mi nawala. Siedzi mi tam jakiś taki krasnolud z młotem i cały czas mi tam coś kuje. Także z góry Was przepraszam, już próbowałem wszystkiego, ale tak mnie głowa boli, że cień człowieka dzisiaj ze mnie, a w ogóle dzisiaj jest taki dzień, że same cudawianki od rana, same nieplanowane wyskoki, wypadki. Jak to piątek. W piątki zawsze tak jest. Dobra, jak tam u Was? 100 osób prawie jest, tak? Zerknę tutaj. No coś koło setki, okej. Okay. Dzisiaj delikatnie, majówki, grille. Także ludzie nie siedzą przed internetem. Może to i dobrze, może i dobrze. Ale ta setka, która przyszła tutaj, fajnie, że jesteście, porysujemy. Coś na pewno zrobimy. Czemu nie wrzuciłeś dziś wyzwania na grupie na Facebook? Powiem Wam szczerze, że nie miałem 5 minut czasu dzisiaj, żeby być na Facebooku. Mam nadzieję, że Bożanka Wam tam dzisiaj wrzuciła wyzwanie. Nawet nie miałem kiedy zajrzeć i sprawdzić i zobaczyć, co tam się dziś dzieje. Także mam nadzieję, że to wyzwanie dzisiaj jest. Może nie moje, może Bożenki, ale post wyzwaniowy, mam nadzieję, się pojawił. Zobaczę, co tam się dzieje na grupie, po live'ie. Ale od rana jestem dzisiaj w trasie i milion rzeczy na głowie. Także nie miałem czasu nawet odpalić internetu. Nadia, witam Cię serdecznie. Miło mi, że oglądasz. Mam nadzieję, że już z nami zostaniesz w naszej grupie rysowników. 100 osób. Widzę. Setka wbiła. Ok, więc będziemy mogli zaczynać.
Fajny ołówek, ktoś pisze. A ołówek, słuchajcie, gdzieś kiedyś kupiłem, bo mi się spodobał. Był taki łaciaty. Faber-Castell, wyobraźcie sobie. Także, no, nie jest źle. Generalnie nie rysuję takimi ołówkami. On nawet nie ma oznaczenia grubości. Podejrzewam, że to jest jakiś HB, skoro nie ma żadnych oznaczeń. Coś tutaj jest wybite. Ale szczerze mówiąc, nie wiem. Co? W każdym razie podejrzewam, że jest jakiś w stylu HB. Rzadko używam takich ołówków, ale postanowiłem dzisiaj takiego użyć. A tak dla wyjątku. Czemu nie? Cześć, ktoś tutaj pisze. Mam, może jak już tu jestem, to się zapytam, czy opłaca się zakupić kurs pana Chrisa? Bo się zastanawiam nad kupnem. No to już muszą ci odpowiedzieć moi kursanci. Bo ja nie wiem, czy się opłaca kupić, bo ja go nie kupowałem, sorry. Także jak ktoś tam może, to niech tam odpowie, czy się opłaca kupić kurs Chrisa. Na ból głowy to polecam odpoczynek, Patryk. O, fajnie by było, ale nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Aczkolwiek ja ostatnio dużo odpoczywam. Może to od nadmiaru odpoczynku tak naprawdę. Dobra. Dobra, moi kochani, jeszcze raz witam was serdecznie, przybywa was, widzę 120 osób na czacie, więc witam jeszcze raz tych, którzy doszli, witam was bardzo gorąco i myślę, że nie ma na co czekać, polecimy z tematem, nie wiem jeszcze jak to ogarnąć, żeby wszystko było widać, mam tutaj przygotowanych, o, no takiego na przykład, parę zdjęć, bo oczywiście, no, fajnie jeśli my szkice robimy z natury. Jeśli przyglądamy się na rzecz, to jest najfajniejsze i najszybszy sposób rysowania, uczenia się, jeśli rysujemy coś z natury, coś na co się gapimy, po prostu siadamy, rysujemy. To może być cokolwiek, słuchajcie, ja tutaj mam przygotowanych zdjęć przeróżnych przedmiotów, ale fajnie, jeśli jest z natury, natomiast no, ja nie mogę rysować z natury na live, na filmie, bo wtedy wy widzicie zupełnie co innego niż ja rysuję i trochę się to mija z celem. Jeżeli ogarnę, jak podłączyć dwie kamery i to pokazać jedno z drugim, to wtedy może pobawimy się właśnie w takie rysowanie z natury. Póki co będę korzystał ze zdjęć. Mam tutaj trochę przygotowanych zdjęć różnych rzeczy. Bo tutaj też padło pytanie gdzieś na początku czatu, co rysować, jeśli się jest początkującym. Moi drodzy, wszystko, dosłownie wszystko, jak widzicie tutaj z tych propozycji, które mam, można rysować każdą dowolną rzecz. Rozejrzyjcie się wokoło, macie wokół siebie milion przeróżnych modeli. Każdy w domu, gdziekolwiek jest, w otoczeniu swoim znajdzie milion przeróżnych modeli. I co ciekawe, każdego modela, weźmy taką temperówkę. Taką temperówkę też można narysować. Kiedyś rysowałem na którymś wyzwaniu też jako szkic. Tą temperówkę, załóżmy, można narysować od góry, można narysować od boku, można narysować pod 3/4 kątem. W przeróżnym oświetleniu każdej rzeczy możecie zrobić kilka lub kilkanaście wersji. Także polecam wam dla osób początkujących, bierzcie dosłownie wszystko, co znajdziecie w otoczeniu i rysujcie. Mamy tu tendencję, że zawsze chcemy rysować coś wspaniałego, coś nieprawdopodobnego, coś, co wszystkich rzuci na kolana. Ale często jest tak, że na początku nie dajemy rady, nie podołamy, nasze umiejętności nie są aż tak dobre i to jest często problem, bo później pracujemy wiele godzin nad rysunkiem i wychodzi lipa. A kiedy spróbujemy porysować takie proste przedmioty codziennego użytku, cokolwiek znajdziecie pod ręką, poszkicować, porysować, rozrysować tą rękę, ćwiczyć cienie, światła, na prostych przedmiotach zawsze jest to fajne. Dlatego ja mam przygotowanych kilka zdjęć i spróbujemy dzisiaj coś narysować. I tak jak wiecie, tytuł dzisiejszego live'a to są 10-minutowe szkice. Powiedziałem o tym tydzień temu, obiecałem, że będą KWHS oczywiście. Obiecałem, że będą szkice, będziemy rysować przedmioty i damy sobie na każdy przedmiot 10 minut. I tak też dzisiaj zrobimy. Ja tutaj mam przygotowany stoper. Nie wiem jak to zrobić, żeby on był widoczny. Może jakoś się uda, zobaczymy. A, ten chce być rysowany chyba. I za chwilkę to sobie odpalimy, ten stoper. Tylko ustawię, żeby mi się to nie wyłączało. Dajcie mi jeszcze sekundkę, już zaczynamy. Szykujcie szkicowniki, szykujcie ołówki. Już zaraz startujemy.
Dobra. Mam nastawione na 10 minut, ale naprawdę nie wiem, jak to zrobić, żeby to było dla Was widoczne. A mi to ucieka. Ale coś spróbujemy wykombinować. Może tak się będzie trzymać. Ok. Dobra, zerkam jeszcze. Co wy piszecie? 140 osób. Ok. Ciągle rośnie. Przybywacie. Kto ma szkicownik, niech bierze ołówek, szkicownik i za chwilkę będziemy działać. 10 minut na każdy rysunek dzisiaj. Jak mówiłem, nie wiem ile zrobimy, bo łeb mi pęka, ale spróbujemy kilka chociaż zrobić. Rodzeństwo, proszę narysujmy gruszki lub oczy. Ha, gruszki. Gruszki to jest mój ulubiony temat. Nie wiem dlaczego. Powiem Wam szczerze, nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mają nietypowy kształt. Nie są ani okrągłe, ani podłużne, ani łezkowate. Po prostu gruszka to gruszka. Ona ma bardzo nietypowy kształt. I może faktycznie od gruszki sobie zaczniemy. Zresztą chciałam, żeby może jakieś oko machnąć. Mam przygotowane. Zobaczymy. Coś sobie porysujemy. I na każdy rysunek dzisiaj będzie 10 minut. Tylko 10 minut. Zobaczymy, co uda nam się zrobić w 10 minut. Czyli można narysować coś fajnego przez taki krótki czas, czy długi czas? Jak myślicie, to krótko czy długo? 10 minut na rysunek. Słodka ta rybka, ktoś pisze. No, ta rybka. A ile to jest rybka? Chyba rybka. Może ją później machniemy, zobaczymy, bo cały czas mi wyskakuje. Strasznie chcę, żeby ją narysować. 10 minut to krótko, pisze Ania. Nikola, czy sam robisz zdjęcia tego, co rysujesz? Z reguły tak. Z reguły staram się robić, jeśli mam pewne rzeczy, jeśli rysowałem owoce, zrobiłem zdjęcia sam. Niektóre ściągam sobie zdjęcia dla inspiracji. Tak naprawdę to chyba pół na pół jest tych zdjęć, które sam robię i tych, które pościągałem. Często, jeśli widzę coś fajnego, to robię fotkę i później to rysujemy. Także pluszaki robiłem fotki, owocków robiłem fotki. To jest mój kochany pingwinek świąteczny, też mu robiłem. Moje kubeczki, kubeczek filiżanka, też już rysowaliśmy parę razy. Mój papier toaletowy, moja agrafka. Także no jest parę zdjęć moich. Dobra, zgubiłem ołówek. Jest. Zróbmy tę rybkę i gruszki. Zobaczymy. Zaczniemy może od gruszek i myślę o tej rybce. Też myślę dziś o tej rybce. Ale też myślę o tym ogryzku. Też jest bardzo fajne, nie? Zobaczcie. Ja go już kiedyś rysowałem na tablecie, ale myślę, że możemy sobie zrobić taki fajny szkic. Uwielbiam rysować pluszaki. To już były pluszaki na kursie Rysuj z Chrisem. Bardzo często o tym mówię, że one są fajne do rysowania. Przeróżne zabawki. To jest zawsze fajnie wygląda, zobaczcie. To też świetnie wygląda, można się pobawić. To zawsze daje satysfakcję, bo nie dość, że coś narysujemy, to i wygląda to niesamowicie, ale zobaczcie na tą krowę na przykład. Też jest rzecz genialna, można poćwiczyć proporcje, można poćwiczyć kreskę i samo w sobie to już jest naprawdę fajne. Dużo ciekawsze niż na przykład same gruszki, chociaż gruszki rysować uwielbiam. Tu mam jakąś świeczkę nawet, gdzieś kiedyś rysowałem. Także można rysować naprawdę wszystko. Dobra, zerkam, ile czasu już gadam. 14 minut standardowo. Dobra, zerkam na to, co jeszcze piszecie i lecimy do pierwszego rysunku. Rysujemy już? Rysujemy już. Jakąś roślinę. Rośliny może faktycznie kiedyś zrobimy live z roślin. Z samych tylko roślin. Chociaż ja osobiście nie lubię rysowania roślin. Dobra, moi kochani, startujemy. Przyszykowane mam nadzieję szkicowniki, ołówki. Wiecie co, tak czytam to, co piszecie i każdy chce, żeby narysować coś innego. Jedni chcą krowę, drudzy chcą rybkę, inni ogryzek, gruszki. I myślę, że wszystkiego nie damy rady dzisiaj narysować. Chociaż jak tak z Wami siedzę, to mi ból głowy przechodzi. Nie wiem, jak Wy to robicie. Macie na mnie naprawdę pozytywny wpływ. Cały dzień mnie rwie głowa, a czuję, że mi zaczyna przechodzić. Dobra, lecimy moi drodzy, więc okej. Niech będą gruszki na początek.
zaczniemy sobie od tych gruszek, chociaż te gruszki już robiliśmy wiele razy, ale nie zaszkodzi rozruszać się na gruszkach. Jeśli uczestniczycie w moim kursie Rysuj z Chrisem, kto nie wie, jest to strona rysujzchrisem.pl. Macie zresztą linki pod tym filmem w opisie, można sobie zerknąć, można wpaść. Jeżeli widzieliście ostatni odcinek, to ciągle nawiązuję do tego ostatniego odcinka i będę stosował tę technikę szkicowania z ostatniego odcinka. Więc co? Wziąłem sobie do ręki ołówek, ale myślę sobie, że może nie ołówek, że może, słuchajcie, zaczniemy sobie wiszerem, co? Żeby ten nasz szkic pierwszy nie był taki dramatyczny, tylko żeby był bardzo bardziej delikatny. Więc co? Startujemy, nie? Wiszerem można szkicować. Uwielbiam szkicowanie wiszerem. Jak pamiętacie, kto uczestniczy w każdym live'ie, szkicowałem też taką gąbką do makijażu. Nie zawsze musimy szkicować ołówkiem. Nie zawsze ta pierwsza warstwa musi być ołówkiem. Czy krowa jest na kursie? Nie, krowy nie było na kursie, bo krowę dzisiaj znalazłem. Tak mi wpadło, oko tak mi się spodobało, że sobie ją ściągnąłem i tej krowy na kursie nie ma. Dobra, lecimy. Jak wiecie, możemy zacząć od dowolnego kształtu, więc ja sobie zacznę od kształtu bardzo prostego, od dwóch kółek. Tak, gruszka to bardzo ogólnie mówiąc dwa kółeczka, czyli to kółeczko i to kółeczko. Jedno małe, drugie duże. I mając to kółeczko, czyli mam ten ogólny taki zarys, gdzie będzie znajdowała się moja gruszka, jak będzie wybrzuszona i tak dalej. Mogę zaznaczyć jej również ten ogonek. Na razie to wszystko w pierwszym etapie. Ten cień może Wam przeszkadzać. Nie jest... Stoper! Widzicie? Dzięki za podpowiedź. Stoper. Pewnie, że tak. Dobra, moment. Czekajcie, widzicie? Już się zapomniałem. Stoper sobie leży, nieuruchomiony. Okej, dobra, dzięki, że jesteście na posterunku, czuwacie, pilnujecie mnie. Super, grupa Chrisa prężnie działa. Jest czujna, zwarta i gotowa. Dobra, także puścimy stoper, damy sobie chwilkę na ten szkic. Załóżmy, że czas mija, a ja to rysuję. Pamiętacie, kto był na Rysuj z Chrisem? Że możemy zacząć sobie naprawdę od dowolnego kształtu i w tym pierwszym etapie zaznaczamy sobie tylko ogólny kształt. Ogólny kształt rozplanowujemy, a później coraz bardziej w kolejnych etapach to dopracowujemy. Kto nie wie, o co chodzi, ten wbija na rysujzchrisem.pl. Tam ostatni odcinek jest właśnie o szkicowaniu. To chyba bodajże szkicuj jak najlepszy był tytuł. No dobra, więc druga grucha. Druga grucha ma się opierać o tą pierwszą. Tak, ma być mniej więcej na podobnym poziomie, więc ta grucha będzie gdzieś tu, z ogonkiem, w ten sposób. Znaczy już mam bardzo szybko naszkicowany ogólny zarys. Zbyt ogólny, więc muszę w następnym etapie trochę ten zarys dopracować. A więc dopracujmy sobie tę gruszeczkę. Na razie bardzo delikatnie. Pamiętajcie o tym, żeby te pierwsze warstwy robić bardzo delikatnie, żeby w razie czego można je było poprawiać. I nie martwcie się, że tych kresek jest dużo. Ja staram się cały czas pracować na zasadzie, że poprawiam to, co narysowałem przed chwilą. Także staram się poprawiać ten kształt gruszki, który na początku był bardzo, bardzo taki na oko. I każda kolejna warstwa to będzie próba naprawienia tego, co zrobiłem w poprzedniej warstwie. Zaznaczę sobie od razu ten cień, że tutaj jest. I druga grucha. Tak? Ona u mnie za bardzo jest taka pod kątem. Widzicie to? Narysowałem ją taką, że jakby ona się zbytnio opierała. A to ta grucha opiera się o tą, ta stoi. Więc muszę ją wyprostować. Ona powinna stać prosto. Więc poprawiam, zobaczcie to, co naszkicowałem na szybko wcześniej. Błędem jest założenie, że powinniśmy od razu zacząć i narysować wszystko tak, jak być powinno. Niekoniecznie, po to jest szkic, po to jest praca warstwami, żebyśmy mogli sobie poćwiczyć i dochodzić do tego ostatecznego efektu, a nie go na początku od razu narysować. Ok, teraz moja gruszka stoi.
już nie leży, nie opiera się o tą pierwszą i tu będzie miał ogonek. Czyli nie tu, jak zrobiłem w pierwszej wersji, widzicie, zrobiłem na szybko ten ogonek tutaj i okazuje się, że to jest błąd. Gdybym to zrobił bardzo mocno i od razu chciał nasmarować, no to już bym miał problem. A tak mogę sobie to poprawić. Więc ogonek nie będzie tu, a będzie tutaj. Myślę, że powinna być być może nawet troszeczkę wyższa. Z tego co widzę. I troszeczkę bardziej pękata. Więc też sobie to jeszcze poprawię. Jeszcze mogę, jeszcze nie zarysowałem to na tyle. Nie patrzę teraz na Wasze komentarze, przepraszam, jeśli na coś nie odpowiadam, nie reaguję na Was, ale w tej chwili staram się skupiać, bo minęło mi już prawie 4 minuty, a jestem jeszcze daleko w lesie. Co w kolejnym etapie? W kolejnym etapie spróbuję sobie troszeczkę usunąć te linie, które mi nie są potrzebne, żeby to aż tak bardzo nie zaśmiecało na rysunku. Aczkolwiek jak ktoś lubi taki ekspresyjny rysunek, to te linie mogą sobie zostać. Ale jeśli chcecie zrobić go bardzo dokładnie, to po to robimy te warstwy bardzo delikatnie, żeby można to było usunąć. I co? Co w kolejnym etapie, skoro mam już mniej więcej zaznaczone, jak to wszystko powinno być, i chyba nie widzicie końcówki góry, to mogę sobie dopracowywać ten kształt już ołówkiem. No już staram się tutaj patrzeć na to zdjęcie i szukać tego kształtu takiego, jak on powinien być. Oczywiście 10 minut to jest mało tak naprawdę na rysunek, więc nie stresujemy się, jeśli nie uda nam się stworzyć tego rysunku tak genialnego, jakbyśmy chcieli. Dobra, co? Zobaczcie. Ok, mamy kształt gruchy. Pierwszej i lecimy z kształtem drugiej. Cały czas porównuję. Ważną rzeczą przy rysowaniu jest ciągłe porównywanie. Gdzie się co kończy, gdzie zaczyna, skąd wychodzi, przez co przechodzi. Bardzo to ułatwia nam złapanie proporcji. Pięć minut minęło. Kurczę, widzicie? 10 minut to jednak faktycznie krótko. Albo ja za dużo gadam i za wolne rysuję, albo faktycznie 10 minut to jest bardzo mało czasu. Dobra, i tu będzie miał ogon, który idzie trochę pod kątem. Zmiana ołówka szybciutko na, co tu mam, 8B, żeby szybciutko zaznaczyć cienie. Wiecie, fajnie jest zaczynać, ale kiedy się widzi ten upływający czas kątem oka i czuje się tą presję, nagle milknę, nagle staram się robić jak najszybciej i zrobić jak najwięcej i już naprawdę wybaczcie, że nie patrzę, co piszecie, jeśli coś piszecie, bo nawet nie wiem, nie zaglądam, nie spoglądam, bo zostało mi 3 minuty. Powiem Wam szczerze, że nigdy wcześniej nie robiłem takiego doświadczenia, poza tym, że kiedyś nagrałem film o rysowaniu oka, chyba w, nie pamiętam, 20 sekund, 2 minuty i 20 minut, chyba tak, tak mniej więcej chyba to szło. Dobra, wracamy do wiszera szybciutko. Wiszer nam pomaga w uzyskaniu szarości bardzo szybko, więc ja tym wiszerem, pozwólcie, że się pobawię trochę. Dzięki temu narzucimy cienia na te nasze gruszki, damy im trochę koloru, oczywiście czarno-białego, ale nie koloru, waloru. Waloru, skoro czarno-biały, to waloru im trochę narzucimy. I niecałe 3 minuty. Wiecie co, nie wiedziałem, że to jest takie stresujące zadanie. I zerknę, jeśli coś piszecie, to zerknę tam, jak tylko minie czas. Na razie
Nie przerywam, rysuję, staram się zrobić jak najwięcej, bo czuję, że się przeliczyłem. Przeliczyłem się ze swoimi umiejętnościami, możliwościami i myślałem, że tak naprawdę uda mi się zrobić więcej w 10 minut. Byłem pewien, że machniemy w 10 minut ekstra super rysunek, a tu lipa. A tu totalna lipa. Jeszcze mam jakąś starą gumkę, która mi nie chce wycierać. No cóż. Minuta 50. Dobra, szybciutko narzucimy jakieś światełka. I co? Może raz, dwa jeszcze trochę jakiegoś cienia. Jeszcze przy tej gruszce. Minuta została, a ja jestem w lesie. No, przyznam wam szczerze, że naprawdę nie sądziłem, że 10 minut to tak mało. Przy rysowaniu, kiedy rysuję na co dzień, tak naprawdę nie patrzę na zegarek i to znaczy patrzę dopiero po skończeniu, kiedy już skończę rysunek, odejdę od biurka, no to wtedy widzę, że nie wiem, zajęło mi to 2 godziny. Ale szczerze wam powiem, że jakoś tak nigdy nie zastanawiałem się nad tym, w ile czasu robi się jakiś jeden etap, ewentualnie ile można zrobić przez dany okres czasu. Okazuje się, że przez te 10 minut naprawdę można zrobić mało. Ostatnie 10 sekund. No cóż, wyszło jak wyszło. Zerkam do was, co tam się dzieje. Kto rysuje? Kochani moi, kto rysował razem ze mną? Przepraszam za głośne przełykanie, pewnie słyszycie, ale ponoć jestem z tego znany, ponoć łykam bardzo głośno. Kto rysuje razem ze mną? Kto dał radę? Ktoś skończył. Komu się udało? Zerknę na wasze komentarze, co tu się działo w trakcie mojego rysowania. Wysyłamy do ciebie pozytywną energię. Ania pisze super, dzięki. Mam nadzieję, że do mnie. Bo nie wiem, czy do mnie. Do mnie? Do mnie wysyłacie? Super, mi się dzisiaj przyda energia, bo nie mam jej w ogóle. Nadia pisze, nie mam na razie pieniążków na kurs. Nadia, na YouTubie tutaj znajdziesz mnóstwo filmów darmowych, których też pokazujemy, mnóstwo live'ów, w których poruszamy różne tematy rozkminek, podcastów, w których się też można dużo, dużo uczyć. Także zapraszam do przejrzenia mojego kanału YouTube. Dobra, co tutaj? Nie cierpię rysować gruszek, ktoś nam tutaj pisze. Ale warto ćwiczyć, dodaję. O! I to jest plus, to jest bardzo duży plus. Ja też pewnych rzeczy nie znoszę rysować, ale z nauką jest tak, kochani moi, że jeśli chcemy pójść do przodu, jeśli chcemy się wspiąć wyżej, to musimy brać się za rzeczy, których nie lubimy, których nie umiemy i to na tych rzeczach się skupiać, bo łatwo jest rysować coś, co umiemy rysować. To jest naprawdę bardzo proste i nie wymaga jakiegoś tam większego wysiłku z naszej strony, natomiast ćwiczenie, rozwijanie się polega na tym, że skupiamy się na tym, czego nie potrafimy i to ćwiczymy. Zerkam, co piszecie? Narysowane, o, całkiem udało mi się. Ja się podjąłem wyzwania, Nikola pisze i mi się udało, rysuję razem z tobą. Mam nadzieję, że wam się udało trochę lepiej niż mi, bo ja, tak jak mówiłem wam, przeceniłem swoje możliwości. Myślałem, że zrobię więcej w 10 minut. Byłem przekonany, że zrobię genialny rysunek, nawet taki, wiecie, super realistyczny i będzie on super świetnie wyglądał w te 10 minut, a okazało się, że
Że to guzik, prawda, że 10 minut to za mało. Może dlatego, że ja w trakcie, na początku zacząłem wam opowiadać, mówić, patrzeć, co wy tam robicie, co piszecie i na to wszystko schodzi czas. Więc może na następnym odcinku po prostu się skupię i przez 10 minut nie będę nic mówił, tylko będę rysował i zobaczymy, jaki będzie efekt, ale no, byłem przekonany, że wyjdzie lepiej, że krzywe te gruchy, no krzywe te gruchy, bo to 10 minut. Szkic to jest szkic, kochani moi. Szkic ma pomóc nam się rozgrzać, pomóc nam zauważyć pewne rzeczy. Tak naprawdę, jeśli chcemy rysować, to szkiców jednego tematu powinniśmy zrobić kilka, na rozgrzewkę samo, żeby zacząć dobrze widzieć temat, zacząć go ogarniać i dopiero któryś z rzędu, gdybyśmy robili te gruszki po kilka sztuk, okazałoby się, że któreś tam z rzędu dopiero fajnie zaczną wychodzić. Także te pierwsze nigdy nie są takie najfajniejsze. Pięknie ci wyszło, Julia pisze. Bardzo się cieszę, że mi się podoba, bo ja nie wiem, czy mi się podoba. Okej, okay, skończyłam ja skończyłam, powiedzmy, że skończyłam w... coś mi tu ucieka. Udało się, Kate pisze. Super, bardzo fajnie. Jak rysujesz tak realistycznie? Nie wiem, czy to jest realistycznie, to jest szybki szkic 10-minutowy, więc nie wiem, czy można powiedzieć o nim, że jest realistyczny. Ale od zawsze uwielbiam realizm i zawsze moje rysunki, nawet jeśli są szybko robione, to dążą gdzieś do tego realizmu. Takie mam skrzywienie. A jaki szkicownik z Empika polecasz? Nie wiem, bo rzadko bywam w Empiku, więc w sumie nawet nie wiem, co tam mają. Nie lubię w Empiku, wiem, że jest linia Credo. Nie lubię tych produktów, uważam. Dla mnie przynajmniej nie są za dobrej jakości, nie lubię na nich rysować. Coś mi wyszło, Agnieszka pisze. Super. Bardzo się cieszę, że coś wyszło. Mi też coś tam wyszło. No. Patrzymy, może następne rysunki będą lepsze. Agnieszka, ja rysuję. Co tu pisze? Co tu ktoś pisze? I tak, szacunek. Twoja szczerość jest bezcenna, dlatego lubię się uczyć od ciebie. Nie wiem, co szczerego powiedziałem. W trakcie live'a mówię dużo i w sumie nawet nie zwracam uwagi czasem na to, co mówię, więc pewnie jestem całkowicie szczery. Ogryzek teraz. Ogryzek. Chcecie ogryzek? Po gruszkach ogryzek? Dzięki tobie umiem rysować ładne oko. Super, bardzo się cieszę. Oczy to jest bardzo fajny temat, on jest zawsze fajny, bo każdy lubi oczy, każdy lubi rysować oczy, znaczy może nie każdy lubi rysować oczy, ale każdy z oglądających lubi oczy narysowane. Nie wiem, to jest jakiś taki temat, który nas zawsze przyciąga. Także rysowanie oczu jest fajne. A, tak, Ania pisze, Happy Color jest w Empiku i Canson. Racja, Happy Color, papier, blok, Happy Color jest bardzo fajny, lubię, polecam. Faktycznie jest w Empiku. Jakie ołówki używasz? Najczęściej używam Kohinorów żółtych, seria 1500. Lubię ich używać, bo one się fajnie rozcierają. A ja lubię rozcierać, stąd najczęściej używam tych ołówków. Przynajmniej teraz, ale jak widzieliście, używałem również takiego jakiegoś Faber-Castellka. Gdzieś mam pod ręką nawet serię 1900 z Kohinora. Gdzieś mam pod ręką nawet, zobaczcie, Brainzilla. Też bardzo fajne, leciutkie, bardzo łuski. Mam pod ręką również Faber-Castell 9000. Bardzo dobre, bardzo precyzyjne łuski. Mam gdzieś pod ręką nawet, zobaczcie, Derwent. Także pełna opcja. Co chcieć, to możemy brać. Żadnego dopracowywania. 10 minut tego nic nie dopracowywuję, kochani moi. Ja tylko wycieram brudy i tyle. Także 10 minut. Bez kantowania. Gdzie kupiłem te ołówki? Nie mam bladego pojęcia, gdzie kupiłem te ołówki. Proszę oko, Lena pisze. Będzie oko, może i będzie oko. Okej, dobra. Ktoś tam chciał ogryzek, więc zrobimy sobie może ogryzek. I co? I może machniemy później oko.
Zobaczymy zaraz. Dobra, żeby nie przedłużać, żeby to nie był pusty live, tylko i wyłącznie z moim gadaniem, czyli lecimy z następnym rysunkiem. Z następnym rysunkiem lecimy. Postaram się to jakoś ustawić, żebyście to widzieli. I co? Ogryzek, tak? Chcieliście ogryzek? Mam nadzieję, że go będzie widać w całości. Jak nie, to czekajcie, zrobimy taki myk, że weźmiemy sobie, wrzucimy to do programu. Sekundkę, dajcie mi moment i już. Gdzie jest ten ogryzek? Albumy. Live. Dobra. Ogryzek. Okej, tu będzie nam łatwo go ustawić. Tak, żebyście dobrze wszystko widzieli. Nie wiem, jak zrobić, żeby mi tutaj było w ogóle, żeby mi się ten trzymał nieszczęsny stoper. Go położę, tak nie będzie zjeżdżał. O, dobra. Wy nie będziecie widzieć. Zaraz później będą krzyki, że ściemniam, że nie 10 minut. Zaraz może się da go ustawić tak, żeby wszystko było widać, albo i się nie da. No widzicie, nie przygotowałem się do live'a technicznie. Okej. Czy warto zapisać się do szkoły rysunku? To zależy, co chcesz osiągnąć i jak chcesz rysować. Jeśli znajdziesz taką szkołę rysunku, w której rysują wykładowcy i ci, którzy się tam uczą, już można podejrzeć ich pracę. Z reguły, jeśli znajdziesz taką szkołę, w której rysują tak, jak tobie odpowiada, to oczywiście idź do takiej szkoły. Osobiście nie widzę sensu pójść po prostu do pierwszej, lepszej szkoły, bo to jest szkoła rysunku. Zapoznajcie się najpierw z tym, kto w tej szkole rysuje, jak naucza, jeśli wam to odpowiada, jeśli wam te prace się podobają. Oczywiście idźcie do tej szkoły. To co, lecimy z ogryskiem? Gotowi? Przygotowane narzędzia pracy. Dobra, bez ściemy. Ej, nie zaczynajcie, tylko wcześniej, ok? 10 minut dajemy sobie. No to lecimy, tak? Moi drodzy, to lecimy. Zacznę sobie od wyznaczenia linii środkowej tego ogryska, tej linii, w której przebiega kształt jego. Mniej więcej to będzie gdzieś tak i dopiero wtedy zacznę skupiać się na jego ogólnych kształtach. Na razie bardzo, bardzo ogólnie nie interesuje mnie absolutnie jakaś dokładność. Nad tą dokładnością za chwilkę postaramy się trochę popracować. A póki co staram się tylko mniej więcej jakoś ogarnąć proporcje. Mam nadzieję, że to wszystko widać. Ok, i to będzie nasz ogon, który powinien być gdzieś tu. Dobra, to jest mój pierwszy szkic, pierwsza warstwa tego ogrycha, więc lecimy. Można sobie oczywiście go trochę podetrzeć, na przykład gumką chlebową, tak żeby ta pierwsza warstwa bardzo nam nie przeszkadzała, ale żeby te główne jakieś linie zostały. I lecimy z dopracowaniem kształtów, czyli druga warstwa nieco już dokładniejsza. Skupiamy się na większej ilości szczegółów. Staram się trochę mniej mówić, żeby się bardziej skupić na rysunku, bo co? Bo puściłem stoper, a nie minutnik. Okej, dobra, nie będzie stoper. 2 minuty już minęło.
Więc czas leci nieubłaganie, to jest nieprawdopodobne. Jak czas szybko leci, nawet naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, że 10 minut to tak mało, że to tak szybko zlatuje. Wyobrażacie sobie w takim razie, jak upływa i jak szybko ucieka nasze życie. Minuty, jeszcze tylko 7 minut. Jest nieprawdopodobne. Wiecie, do tej pory zawsze byłem przekonany, że ja szybko rysuję. Okazuje się, że to figę prawda. Że rysuję strasznie wolno, że przez 10 minut nie mogę nawet szkicu zrobić. Straszne, po prostu straszne. Już wiem, że 10 minut to za mało, żeby zrobić taki bardzo wykończony rysunek, więc nawet nie próbuję tego zrobić. Staram się zrobić jakieś fajne szkice, po prostu. Trochę mi tu przeszkadza ten telefon ze stoperem. Może ten ogonek nie będzie aż tak wypracowany. I kolejna warstwa, czyli przyciemnianie, nakładanie cieni. Znów, kochani, nie patrzę na to, co piszecie, jeśli coś piszecie. Mam nadzieję, że też tak samo jak ja skupiacie się na rysowaniu. I za chwilkę skończę i do was wracam, poczytam, co. Co komentujecie? Co komentujecie? Śmiejecie się z Chrisa, tak? Że stara się zrobić w 10 minut cokolwiek. Połowa czasu minęła. Już my jesteśmy po połowie i oczywiście jesteśmy w lesie. Znaczy ja jestem w lesie, nie wiem jak wy. Mam nadzieję, że wam idzie o niebo lepiej. Cztery minuty. Już wiem, że i tak nie wystarczy czasu, więc nie ma się co szarpać ze szczegółami, tylko spróbować wykończyć to już w tym momencie jakoś fajnie. Żeby to ciekawie wyglądało, już wiem, że w 10 minut można zrobić fajny, ekspresyjny szkic, ale niewykończony rysunek. No, chyba że poćwiczymy. Może zrobimy kilka takich live'ów z różnym czasem i będziemy ćwiczyć szybkie rysowanie. Dobra, wracam z powrotem do góry i dokładam cienie, przyciemniam tam, gdzie to jest niezbędne. Stworzył się w miarę fajny, trójwymiarowy rysunek. A może by użyć miękkiego ołówka. 3 minuty do końca. Ok.
Okej, użyjemy nieco bardziej miękkiego ołówka, by zwiększyć kontrast. Powiem wam, że to niesamowity stres. Nie wiedziałem, że aż tak bardzo rysowanie może być stresujące. Nie wiem, jak wy się tam czujecie. Może się świetnie bawicie. Chociaż nie no, zabawa jest przednia, przyznaję. Zabawa jest fajna. Ale myślę, że byłaby jeszcze fajniejsza, gdybyśmy... Przynajmniej ja, gdybym częściej ćwiczył takie bardzo szybkie rysunki. 10 minut zdawało mi się, że to nie będzie tak bardzo szybko. A tu jednak taki czas nie pozwala na zbyt dokładne wykończenie rysunku. Zmusza nas niejako do spoglądania tylko na te najistotniejsze fragmenty i darowanie sobie kompletnie przesadnego realizmu. 2 minuty, niecała minuta. No za dobrze by było, tak? 2 minuty. Ostatnia minuta, kochani moi, ostatnia minuta, kończymy. Ostatnie szlify, ostatnie pociągnięcia. W zasadzie nie wiem już w ostatniej minucie, za co się jeszcze złapać, co jeszcze ma sens, a co sobie lepiej darować. Ostatnia prosta. Wiecie co? W tej ostatniej prostej wystarczy. Wystarczy. Stwierdzam, że ok, tak już zostaje, więc wyrobiłem się przed czasem. Koniec, koniec. 10 minut minęło. I co? I mamy gruszki i ogryzki. Wiecie co? Że nawet mi się to podoba. Powiem wam szczerze. Zobaczcie, to były nasze pierwsze gruszki. To jest nasz ogryzeł, że nawet mi się to podoba. Fajny wyszedł rysunek w 10 minut, fajny, ekspresyjny rysunek, który pokazuje ten przedmiot, który rysujemy, tego ogryza. Widać, że jest to ogryzek, widać wszystkie jego elementy i ma fajny charakter kreski. Te skupianie się na szybkich kreskach, bo mamy mało czasu na najważniejszych rzeczach, powoduje, że nasz rysunek robi się bardzo ekspresyjny, bardzo charakterystyczny, bardzo, myślę, ciekawy, bardziej niż taki wymuskany, bardzo realistyczny, wydłubany, wyciumkany. I zabrakło mi słowa, ale wiecie, o co chodzi. Zerknę do was na chwilkę, zanim weźmiemy się za następny rysunek, zerknę do was, co piszecie, czy pisaliście coś w trakcie, czy wszyscy rysowali i byli skupieni. Łukasz pyta, czemu lekceważę jego pytania. Łukasz, bo nie wszystkie jestem w stanie przeczytać. Nie wszystkie zauważę. Piszecie dużo, ten czat mija, ja rysuję w trakcie, więc nie jestem w stanie na pytania każdego odpowiedzieć. A, tak a propos, odpisałem. Odpowiedziałem, czy warto iść do szkoły artystycznej, do szkoły rysunku. Gdzieś przewinąłem chyba za daleko. W Niemczech, Nadia pisze, tam gdzie mieszkam nie ma dobrych bloków. Zdaje mi się, że w każdym kraju, słuchajcie, da się kupić Cansona, da się kupić Winsor & Newton, da się kupić SMLT. Na Amazonie możecie zamawiać, dużo tych bloków jest. Także myślę, że nie jest taki problem w dzisiejszych czasach internetu.
Można wszystko zamówić przez internet. Dzięki, Mateusz. Chris najlepszy. Najlepszy to jest ogryzek. Podoba mi się ten ogryzek. Powiem wam szczerze, naprawdę mi się podoba. Godzina live'u nam minęła, tak? Która jest godzina? Tak, 50 minut minęło. Dobrze. Patrzcie, w dobrym towarzystwie czas szybko mija. Ja przy was dosłownie mija mi ten live. Zawsze myślę, że zrobimy szybciutki live, pół godzinki, 40 minut. A później się okazuje, że mija półtorej godziny i nawet nie wiem kiedy. To wszystko dzięki wam. Karol pisze, to nie dla mnie takie wyścigi. Rysunki robione przeze mnie na czas są niedokładne. Gdy się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, ale słuchajcie, te rysunki rysowane na szybko właśnie, to właśnie o to chodzi, żeby wyciągnęły z tego z nas to, co najważniejsze, żeby nie skupiać się na zbyt wielu szczegółach. To nie chodzi o zrobienie mega wypasionego hiperrealizmu, tylko żeby skupiać się na najważniejszych rzeczach, żeby nauczyć się widzieć szybko proporcje, szybko je przenosić na papier i zaznaczać najważniejsze rzeczy. Na tym rysunku tak naprawdę po tych 10 minutach moglibyśmy sobie siąść do niego na spokojnie i przez następną godzinkę go dopracowywać. To ma być tylko szkic, to ma być tylko ćwiczenie. Także nie martwcie się, jeśli to nie wychodzi dokładnie, jeśli to wychodzi dosyć koślawo i na pewno im więcej takich rzeczy byście robili, tym lepiej wam to będzie wychodzić. Anastazja pisze, oj, nie wyszło mi tym razem. No cóż, no bywa, szkice są takie, że raz wychodzi, raz nie wychodzi, ale nie zrażamy się tym, o to chodzi w nauce, o to chodzi w ćwiczeniach, żeby czasem nie wyszło. Jeśli coś nie wyszło, to patrzymy, co nam nie wyszło i staramy się w kolejnym rysunku, w kolejnym podejściu nad tą rzeczą popracować. Dobra, musimy zrobić całonocny live, musimy zrobić, też tak uważam, że musimy zrobić całonocny live. Tylko ja muszę w końcu wytupać stały internet, stałe łącze, bo na moim mobilnym łączu to może być tragedia. Ania pisze, to ćwiczy oko i mózg i rękę i wtedy aż się chce więcej. Też lubię dokładność, ale nie zawsze. Fajnie jest, słuchajcie, spróbować czegoś nowego. Dobra, to zostawimy sobie na razie. Weźmiemy sobie nową kartkę. Jakieś bazgroły. Aha, wiecie co zrobiłem? Dopiero teraz zauważyłem. Za szybko live zacząłem, znaczy za szybko po 15 minutach, ale narysowałem na pierwszej stronie, którą zwykle zostawiam sobie czystą. Dopiero na kolejnych coś zaczynałem w szkicowniku rysować, a tu szkicownik zamazałem właśnie pierwszą stronę. Super, nie? No dopiero na następnych stronach cokolwiek tutaj w tym szkicowniku się działo. No cóż, no bywa. Przekładam te kartki. Pamiętacie te nasze live'y? Nie? To chyba też już było na live'ach wszystko. Tak, papryczki, cebule. Brokuł nasz ulubiony, awokado, noso z moszce, oczy. Rysowaliśmy już oczy, ale okej, może zrobimy sobie jeszcze oczko na szybko. Spróbujemy w 10 minut, zobaczymy, co nam wejdzie po 10 minutach rysowania oczka pieseł. Pieseła też rysowaliśmy w taki fajny sposób techniką. Właśnie zaczynam bodajże wtedy od gąbki, jakieś bazgroły. Grucha, kocham rysowanie gruch. Koteł. Nie lubię rysowania kotów, ale tego uwielbiam. Grucha w kolorze. Gruchy. Dużo tych gruch. Znowu noso z morzec. Ludzi. Będziemy ćwiczyć ludzi. Jak tylko ruszymy z projektem Rysuj z Chrisem ASP, będzie dużo ludzi. Będziemy dużo ćwiczyć proporcji. I znowu gruchy. Jabłko. Chyba najwięcej, słuchajcie, mam tutaj tych gruszek, jabłek i papryk. Papryki. I ostatni live jeszcze tydzień temu. Dobra, lecimy z kolejnym, co? Raz, dwa. Żeby nie marnować czasu, bo godzinkę już siedzimy, a trochę mi głowa puściła, teraz mi znowu zaczyna coś z tą moją głową. Dzisiaj jest nie tak. Pff,
Proszę nie oczy, dziś nie mam siły na oczy. Nie, kochani, zmierzymy się z trudnymi tematami. Pamiętajcie, że jak milknę, to albo rysuję, skupiony jestem, albo czytam wasze komentarze. W tej chwili czytam, patrzę, co piszecie. Odnośnie stałego łącza, polecam internet domowy na kartę. Problem w tym, że ja mieszkam na krańcu świata. Mam tu pracownię naprawdę w takim miejscu, gdzie każdy kurier się gubi. Nikt tu nie trafia, to jest naprawdę taki kraniec świata, gdzie wrony zawracają. I mamy tutaj problem ze stałym łączem. Podłączyli nas w tamtym roku pod światłowody, jednakże nikt jeszcze, żadna firma nie zgłosiła się tutaj, żeby przez te światłowody puścić internet. Także ciągle czekamy. Dobra, moi drodzy, lecimy. Co? Lecimy z tym okiem, nie? Wrzucimy sobie tutaj owo oczko. Tylko je znajdziemy. Dobra, szybkie pytanie do was. Oko męskie czy oko żeńskie? Pan czy pani? Raz, dwa. Szybka decyzja. Szybka akcja, krótka piłka. Co wolicie? Męskie czy żeńskie? A ja sobie w tym czasie zatemperuję ołówki. O, miałem jakiś zaciach. Mnóstwo odpisaliście. Ale pomagacie, wiecie co, ale pomagacie. Damskie, męskie, pani, żeńskie, pani, żeńskie, pani, żeńskie, pani, żeńskie, pan, pani, męskie. No dobra, pomogliście niesamowicie. Dobra, ale z tego co widzę, chyba więcej jest głosów na żeńskie oko. Zatem rysujemy oko żeńskie w 10 minutek. Zrobimy sobie jedno, bo w 10 minut pewnie nie damy rady zrobić dwóch. Więc przynajmniej to jedno spróbujmy machnąć. A więc co? Nie stoper, tylko minutnik. Minutnik na 10 minut. Jeszcze tylko sprawdzę, sekundkę, czy wszystko będziecie dobrze widzieć. Dajcie mi pół minutki. Ile was jest na live? 160 osób. Dziś malutko, ale wiadomo, jest co. Jest maj. Dobra, tak sobie to widzicie wszystko. Jeszcze może to tak przekręcę. Zobaczymy, może będzie lepiej. A potem męskie, ktoś pisze, tak? Oko w 10 minut. Chris, dasz radę? Wiecie co? Uważam, że dam radę. Ale pewnie nie dam rady. Zobaczymy, co nam wyjdzie przez 10 minut. Także co? Gotowi? Rysujecie, mam nadzieję, ze mną. Słuchajcie, podejmujecie to wyzwanie? Rysujecie też w 10 minut, czy kantujecie? I zaczynacie rysować wcześniej. Jak to u was wygląda? Kochani, ci co rysują, dajcie znać. Mam tutaj jakieś zaciachy z waszymi odpowiedziami. Pojawiają mi się dopiero po jakiejś chwili i pojawia mi się ich nagle 100 jednocześnie. No właśnie. Oczywiście rysuję z tobą w 10. Super, dobra. Także, kochani moi, lecimy z owym okiem. Mam nadzieję, że wszystko widać. Mniej więcej widać. Dobra. Może troszeczkę zmniejszymy. I co? Minutnik nastawiony na 10 minut i lecimy z okiem w 10 minut. Gotowi? To lecimy. Zwykle zaczynam sobie rysowanie oka od zrobienia kółeczka i zauważenie, pod jakim kątem jest ono ustawione.
I dopiero później dodaję kolejne elementy. Zresztą oko rysowałem już wielokrotnie. Możecie zobaczyć u mnie tu na kanale. Rysowaliśmy oczy na live'ach. Było tego wiele. Nawet chyba był film, jak rysować oko. Także kto chce, to na pewno odnajdzie tutaj film, odnajdzie instruktaż, jak to oko narysować, jak ja go rysuję po kolei, krok po kroku. I myślę, że nie będzie miał z tym problemu. Oko jest zawsze fajne do rysowania. Powiem wam szczerze, że ja jeśli chcę coś narysować, a nie wiem co, to właśnie zabieram się za rysowanie oka. Mniej więcej jest rozrysowane, jak ma wyglądać. Usunę sobie kilka niepotrzebnych linii, żeby nie było zbędnego bałaganu. I lecimy z miękkim mułówkiem. Cisza, bo się skupiam. Jak już wam wspomniałem, kiedyś robiłem challenge oko na czas. Ale szczerze mówiąc, sam nie pamiętam, jak to wtedy wyszło. Czy wyszło dobrze, czy wyszło kiepsko. Pełne skupienie, to już nie zabawa, słuchajcie, to już jest ciężka praca, oko 10 minut. No i 4 minuty, minęły 4 minuty, prawie połowa. Dobra, popracujmy chwilę wiszerem. Połowa czasu już na mnie, to jest nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne, jak ten czas leci. Może czas wytoczyć grubsze działo i gąbkę do makijażu użyć. Przygotowaliście się tak jak ja, w tyle narzędzi. No, głupio się pytam, i tak nie zobaczę, bo nie zerkam w tej chwili na to, co piszecie.
Bo staram się jak najszybciej, żeby nie było wtopy. I tak będzie, czuję, że będzie wtopa totalna. Wam już nawet nie patrzę, jak te rzęsy się układają, po prostu rysuję. Już nawet chyba z pamięci, już nie zerkam na zdjęcie, tylko chcę po prostu skończyć. Chcę po prostu coś narysować. Widzę, jak migają mi sekundy na stoperze. Pędzelek jest świetny, bo nam pięknie wciera czerń, taki ze ściętą końcówką pędzelek. Potrafi nam bardzo przyspieszyć pracę i wygładzić rysunek, jeśli go robimy właśnie na szybko i tak trochę byle jak. Ale to chyba za słabe działa. Jej, pół minuty prawie, że do końca tylko. Powiem wam, że dawno się tak nie stresowałem jak dzisiaj. Ja jestem człowiekiem w ogóle, który się bardzo mało stresuje. A dzisiaj to mnie po prostu przeraża. Szybciutko lecimy z rzęsami, żeby cokolwiek nam tutaj wyszło z tego rysunku. Chyba przesadzam z tymi rzęsami, gdzieś to takie grabia mieć. Ale już naprawdę zauważyłem, że nie zerkam na rysunek, tylko staram się cokolwiek narysować z pamięci. Więc może to wyglądać nie do końca tak, jak powinno. Nie no, dam sobie spokój z tymi brwiami, bo tam tak nie zdążę. Gdzie ołówek? 4B. Do cieniowania. Do szybkiego cieniowania. Takie ogryski, które można trzymać w miarę płasko, są fajne do szybkiego cieniowania, do szybkiego kreskowania. Minuta do końca. Ciekawy jestem, czy wy też się tak stresujecie, czy też wam tak idzie. Powoli jak mi. Może słuchajcie. Trochę zaszalejmy w tym. Dodajmy tu błysku. A widzicie? Przygotowałem się i mam białe żelopisy. 40 sekund. Ostatnie 40 sekund. Ostatnie wykończenia. Ostatnie kreski. Przy takim stresie i przy tak niewielkim czasie to tak naprawdę sam nie wiem, za co się zabrać. Co tutaj... Którym ołówkiem? Co jeszcze narysować? Co jeszcze podciągnąć? Mam 20 sekund. Nie no, to jest po prostu, słuchajcie, przerażające. Przerażające. 5 sekund. 3. Było. I koniec. Odkładamy ołówki, moi drodzy. Straszne. To było straszne.
I widzę, że nie widzieliście całego oka, bo nie sprawdzałem w trakcie, czy kadr jest widoczny. Dobra, zerknę do was. Zerknę do was. Co tam się u was dzieje? Moje oko jest bardziej uśmiechnięte. No widzicie, to jest tak, jak się próbujemy śpieszyć. Próbujemy zrobić jak najszybciej i widzę, w tej chwili już nawet widzę, że kształt brwi jest nie taki. Jeszcze nad tą brwią trzeba by było popracować trochę. Te moje tutaj rzęsy powinny iść bardziej do dołu, powinny być tutaj dużo mocniejsze. Tutaj kącik powinien być dużo ostrzejszy. No trochę temu oczku zabrakło, dlatego że w połowie zacząłem po prostu już rysować z głowy, a nie patrzyłem na zdjęcie. Chciałem po prostu jak najszybciej skończyć i to tak wyszło dlatego. Dobra, co tutaj piszecie? Ale ładne te oko. Cieszę się bardzo, dziękuję Julia. Też chcę rysować tak jak ty, więc rysuj z nami, rysuj, ćwicz, działaj i trzymam kciuki. Będzie super. Rodzeństwo, najgorsze oko jakie narysowałem w życiu. No moje też nie jest za piękne, ale to nic, to ma być zabawa, moi kochani, to my się mamy sprawdzić, mamy zobaczyć, na co nas stać, czy potrafimy się skupić, czy potrafimy zauważać najważniejsze rzeczy. I po tym live'ie pewnie fajnie będzie przejrzeć te rysunki i zobaczyć, porównać ze zdjęciami i zobaczyć, co nam poszło nie tak, a co wyszło fajnie. I słuchajcie, nauka rysowania, w ogóle rozwój w czymkolwiek polega na tym, że wracacie do tego, co zrobiliście, patrzycie, jakie elementy wam się podobają w tych rysunkach. Wróćmy może na chwilkę do jeszcze tych poprzednich. Jakie elementy wam się podobają, jakie wam się nie podobają. Te, które wam się podobają, wyolbrzymiacie w następnych, znaczy wyolbrzymiacie, skupiacie się na nich w następnych waszych rysunkach, w kolejnych pracach. Starajcie się zapamiętać, co wam się podobało, co wyszło fajnie w tym rysunku. I to w kolejnych pracach po prostu staramy się nad tym pracować. Jeżeli podoba mi się ta kreska, to w następnym rysunku chciałbym spróbować podobną kreską bardziej ją może usystematyzować, bardziej ją wyrównać, trochę uspokoić. Ale generalnie podoba mi się ta kreska, bardzo ekspresyjna, bardzo szybka, więc w następnym rysunku powinienem popracować nad tą kreską. Jeżeli mi się coś nie podoba, na przykład w tych gruszkach nie podoba mi się chaos tego wiszera, powinienem Fischerem może trochę spokojniej pracować, może dużo dokładniej, bo zrobił się brudny chaos. W tym oku, co mi się nie podoba? Nie podoba mi się to, że zgubiłem niektóre proporcje, że poszedłem na oko, tak na oko, rysowałem oko na oko, że zacząłem w połowie rysować z wyobraźni i to gdzieś tam mi uciekło, ale to wszystko jest jeszcze, słuchajcie, do odratowania, bo to było tylko 10 minut. Gdybyśmy poświęcili na to oko kolejne 10 minut, po to, aby je dopracować, poszukać teraz na zasadzie szukania podobieństw, porównywania zdjęcia do rysunku i nie będę rysował, bo to tak zostaje, to jest 10-minutowy koniec, kropka, ale gdybym poświęcił następne 10 minut na to, żeby dopracować to, wypracować, wyrównać niektórą kreskę, popracować nad kształtem tych brwi, no to w 20 minut myślę, że powstałby całkiem fajny rysunek, całkiem prawidłowy nawet. Stres jak na egzaminie na prawko. A wiecie, że ja na egzaminie na prawko się nie stresowałem. Zdawałem prawko dawno, dawno temu. Ale pamiętam, oczywiście tam wszyscy w strachu poszli na ten egzamin. I miałem takiego egzaminatora typowego, wiecie, który tam tupie, bębni palcami, pokazuje, wzdycha, że jest niezadowolony. Ale w trakcie zacząłem z nim rozmawiać o obrazach, wyobraźcie sobie, o obrazach. Od jednego obrazu do drugiego zaczęła się gadka, szmatka i cała droga nam tak przeleciała, że naprawdę bardzo miło wspominam ten egzamin. Egzamin na prawo jazdy wspominam naprawdę bardzo fajnie. Dobra, załadowały mi się już wasze komentarze. Nie wiem, dlaczego ładują mi się gdzieś po minucie dopiero. Ale okej, załadowały się, więc czytam, co piszecie. Rose, mi wyszło okropnie. Spokojnie. Kochano, 10 minut to jest jeden rysunek, więc załóżmy, że poświęcimy godzinę na rysowanie oczu, więc w godzinę możemy narysować 6 sztuk oczu.
Więc 6 sztuk, myślę, że jeśli pierwsze wyszło okropnie, drugie wyjdzie troszkę lepiej, trzecie wyjdzie fajnie, czwarte już wyjdzie super, szóste będzie genialne. Także słuchajcie, w godzinę, jeśli macie godzinę wieczorem, to można sobie strzelić 6 rysuneczków i poćwiczyć. Joanna pisze, powiem Ci Krys, że tak narzekałem, że nie chcę oka, wyszło całkiem ok, także dzięki, bo ostatnio jak rysowałem oko, to mi nie wyszło, ale to było przed Twoim live'em. Super, bardzo się cieszę. U mnie na live'ach, w ogóle na filmach bardzo często pojawia się temat oczu, bo oko zawsze jest fajne i tak jak Wam mówię, jeśli nie wiecie co narysować, strzelcie sobie oko. Oko każdy lubi. Wiecie, jak narysujecie oko, wrzucicie na Instagram, zawsze będziecie mieć więcej lajków niż narysowany kubek na przykład. Nawet jeśli oko będzie krzywe. Najszybsze oko w życiu, pisze Ania. No ja robiłem właśnie ten film 20 sekund, 2 minuty, 20 minut na oko, więc rysowałem też oko w 20 sekund. To była masakra. Znajdźcie sobie ten film u mnie na YouTubie. Gdzieś on jest. Rysowane oko. 20 sekund, 2 minuty, 20 minut. Tak mi się zdaje, że taki to był czas. Taki był challenge. Fajnie to wyszło. Nie spodziewałem się, że tak fajnie wyjdzie ten film. I fajne takie wyzwania. Czasami warto sobie porobić, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę potrzebujemy czasu na coś. Bo często sobie nie zdajemy sprawy. Siadamy do rysowania i myślimy, że rysowaliśmy godzinkę, ale tak naprawdę okazało się, że tak się wtopiliśmy w to, że rysowaliśmy przez 3 godziny. No i często jest tak, że ja rysuję portret też, na przykład zajmie mi 2 godziny, ale ile zajęło mi na przykład narysowanie samego oka, nie mam zielonego pojęcia. Teraz już wiem, że 10 minut to trochę za mało. Może 20 minut na narysowanie fajnego oka byłoby ok. Teraz coś łatwego, pisze Anastazja. Coś łatwego. Kusi, żeby poprawić. Mnie też kusiło właśnie przed chwilą, już złapałem się na tym, że dotykam, że próbuję coś tutaj poprawić, ale nie poprawiamy, kochani. To są 10-minutowe rysunki i koniec. Jeśli chcecie po prostu później, polecam Wam, słuchajcie, takie zabawy. Zresztą sami widzicie, fajnie to wychodzi. Niezła zabawa i polecam Wam takie ćwiczonka, ponieważ w bardzo szybkim czasie, jeśli macie pół godzinki, możecie strzelić 3 rysunki i sobie poćwiczyć, rozruszać rękę, rozgrzać. Warto przed jakimś poważnym rysunkiem strzelić sobie właśnie taką, nie wiem, półgodzinną sesję, zrobić 3 szybkie rysunki, żeby po prostu rozgrzać rękę, oko i dopiero się zabierać za jakieś poważne rysowanie. Błagam, Chris, jeszcze jeden może zrobimy, bo ale na tym jednym chyba skończymy. Jeszcze jednym. Bo coś mi ta głowa nie przechodzi. Także dzisiaj Was... Ale i tak, słuchajcie, która jest godzina? I tak już długo siedzimy. 21:18, ponad godzinę. Więc i tak ten live będzie spory. Ale okej, jeszcze jedno dla zasady. Jeszcze jedne 10 minut. Wrzucimy sobie fotkę. Co narysujemy? Co byście chcieli? Wróć, bo to nie ten tu. Z tych rysunków. Co byśmy chcieli? Krowol. Chcieliście tego krowola. Krowę. Krowa. Rysuję długo. Tematów, proszę nie kopiować komentarzy, bo blokuję takie osoby. Rysuję długo. Nie wszystkie komentarze Wasze widzę, nie na wszystkie mogę odpisać. Proszę, powstrzymajcie się przed kopiowaniem i powielaniem komentarzy. Owoc, please, grucha. Grucha była już rysowaliśmy gruchę. Krowa. Proszę, oko, rysowaliśmy coś łatwego. Nie wiem, co uważacie za łatwe. W 10 minut podejrzewam, słuchajcie, że tej krowy nie damy rady. Ale co nam tam, nie? Spróbujmy. Co nam szkodzi? Tylko może ja sobie wezmę nową kartkę, żeby to było wszystko widać i żeby był widoczny stoper. Więc ja sobie przełożę karteluchę. Sekundkę, dajcie mi moment i narysujemy tego krowola.
Podejrzewam, że nam nie wyjdzie. W 10 minut nie ma szans. Ale spróbujemy. Pewnie nie będzie podobna. Pewnie wyjdzie koślawa, pewnie wyjdzie krzywa, ale to nic. Liczy się zabawa, tak? Także co? Także robimy krowola. Tylko ustawię to tak, żeby wszystko było widoczne. I ostatni rysunek na dziś. Bo każdy chce mieć weekend. I wy też chcecie mieć weekend, a nie siedzieć z Chrisem i rysować. Ale nie ma. Słuchajcie, kantowania. Zaczniemy za chwilkę. Przeczytam jeszcze wasze komentarze w trakcie. Julia pisze, my nie damy rady. No ba, pewnie damy radę. Wyjdzie nam krzywo i koślawo, ale damy radę. Damy radę. Ważne, żeby się dobrze bawić. Julia, nie poddawaj się. Lecimy z krową. Ostatni rysunek. Dawaj, trzymaj się dzielnie. Rysujemy. Ostatni na dziś. A nie, ja też jutro do pracy. Spoko, nie martw się. A dzisiaj w ogóle mam taki dzień zblazowany. Powiem wam szczerze, że są takie dni. Piątki to w ogóle są... Ja uwielbiam poniedziałki, słuchajcie. Mam nadzieję, że wy też lubicie poniedziałki. Uwielbiam poniedziałki, bo po weekendzie można się wziąć do roboty, można w końcu zacząć coś robić. Poniedziałki są fajne. I u mnie poniedziałki z reguły... Poniedziałek jest takim dniem, w którym ja się rozkręcam do pracy, zaczynamy planować, układać plan zajęć na tydzień, zaczynamy powoli się wdrażać do tygodnia, do pracy, więc ten poniedziałek zawsze jest taki przyjemny, spokojny, powolny start. Wtorek, środa to zawsze czas na działanie, na rozkręcanie wszystkiego. Czwartek to już jest takie kończenie projektów, które zaczęliśmy w tym tygodniu, uporządkowanie wszystkiego, natomiast piątek to jest kompletna rozsypka. I tak było, tak jest w każdy piątek i tak było dzisiaj. Dzisiaj na przykład, słuchajcie, o 7 rano, ja bardzo często pracuję do późna w nocy. Pierwsza, druga w nocy u mnie to jest norma, że kończę pracę. Dlatego nie wstaję zbyt wcześnie. Z reguły budzę się około 8, czasem 9. Natomiast dzisiaj rano, słuchajcie, budzi mnie telefon od księgowego o 7 rano. Telefon od księgowego w ogóle nie jest niczym złym, jest oczywiście rzeczą zupełnie normalną. Nie ściągać mi krowy na razie, za chwilkę. I jak księgowy dzwoni, to okej, to znaczy, że się martwi naszą firmą, że nas pilnuje, że trzyma rękę na pulsie i tak dalej. Ale w godzinach pracy to jest jak najbardziej normalne. Natomiast jeśli księgowy dzwoni do was o 7 rano, to w głowie od razu w dni dzwoni, że coś jest nie tak. Jest, będzie jakaś drama. Będzie heca. Księgowy o 7 rano, coś jest nie tak. I w głowie mamy milion wersji, co poszło nie tak, co zrobiliśmy i tak dalej. Wiecie, jak ten wójt w Wilkowyjach. Od razu milion opcji, czy CBŚ, czy CBA, gdzie może chować dokumenty, może zakopać, może wyjechać do Meksyku. Milion wersji przez głowę przechodzi. Ale no cóż, oddzwaniam do księgowego, bo nie odebrałem. Oczywiście jestem o 7 rano nieprzytomny. Oddzwaniam do niego i pytam się, co się stało, że o tej porze. A on do mnie... A która jest? A nie, ja cię przepraszam, ja po prostu dzisiaj nie mogę spać i nie miałem świadomości nawet, że jest tak wcześnie. Nie, ja tylko chciałem się zapytać, o której mi dokumenty podrzucisz. Wiecie, jakby naprawdę stało przede mną, to bym udusił człowieka. Udusiłbym za taki numer. Dobra, widzę, że tu już niektóre osoby muszą iść. Żegnam was. Papa, miło mi, że tu wpadliście. My jeszcze zrobimy jeden rysunek. Jeszcze zrobimy to krowuchę. Ania jest księgową. Super, pozdrawiam Anię. Nie rób takich numerów swoim klientom, ludziom, którym rozliczasz dokumenty. Nie dzwoń do nich o 7 rano. Takich rzeczy się nie robi. To jest nieetyczne i niemoralne. Dobra, także żegnam tych, którzy zmykają, a my skupiamy się na krowie. Nie cierpię poniedziałków, jeszcze pisze Ania. Czemu? Ania, poniedziałki są najlepsze. W poniedziałek można w końcu zacząć coś działać. Pff.
Piątki są najlepsze? Nie, piątki są nudne, piątki są przedweekendowe, w piątek już się nic nie chce, w piątek już każdy jest rozleniwiony i nikt nie wie, co ma robić. Ja w ogóle, tak jak wam mówię, u mnie piątki to jest rozsypka. Ja w ogóle chyba godzinę przed live'em wróciłem do pracowni, do was zdążyłem. Jak zwykle, w każdy piątek wam robię zdjęcie na Instagramie, że jadę, pędzę do was, żeby zdążyć na live'a. I dzisiaj też tak było. Dzisiaj też szybka akcja, wyjazd na Lublin, bo trzeba było załatwić parę rzeczy i szybko wracać do was na live, także piątki to zawsze jest rozsypka. Dobra, lecimy z krowuchą, co? 10 minut, krowucha, już bez spinki, bo podejrzewam, że ona i tak nie wyjdzie. Ale tak, na zakończenie tego dzisiejszego live'a. Kochani, dajcie łapkę w górę, słuchajcie, kto jest, kto rysuje, kto się dobrze bawi, daje łapkę w górę. Z góry wam dziękuję za wszystkie te wasze łapki, kciuki, to bardzo motywuje. Księgowy albo był taki zapracowany, albo na kacu. Nie wiem, mówi, że nie mógł spać w nocy. Dobra. Dobra, lecimy. Lecimy, kochani moi, już bez gadania, gdzie mamy krowuchę. 10 minut na krowuchę. Damy radę? Gotowi? Ołówki zaostrzone. Mój ołówek nie zaostrzony, no pewnie. Dobra, jeszcze pół minutki na zaostrzenie ołówka i lecimy z krową. W sumie to nawet nie wiem, od czego to zacząć. Nie wiem, czy ołówkiem, czy wiszerem, czy czymkolwiek. Bez różnicy, bez spinki. Nie stresujemy się już, bo co? Bo to ostatni rysunek i wiem, liczy się fajna zabawa. Czyli co? Możemy lecieć, tak? To lecimy. Może zacznę sobie od tego, że zarysuję taki bardzo ogólny zarysek tej krowy, żeby zaznaczyć sobie, że ona mi się ma tutaj zmieścić. I dopiero, kiedy mniej więcej koncepcję ogólną, kompozycję zrobię, to spróbujemy tą krowuchę rozplanować bardziej w szczegółach. Oczywiście póki co cisza zapada grobowa, bo się skupię, no, żeby też nie było takiego totalnego dna, że ostatni rysunek na live'ie i będzie beznadzieja, więc co, więc trzeba się skupić, trochę się skupić. Dobra, to mamy ogólny zarys. 2 minuty. 2 minuty mi zajęło zrobienie takiego bardzo ogólnego szkicu. Dużo. Nie wiem, co sobie wyobrażałem. Myślałem, że może da się to zrobić w 30 sekund. Zwykle robię to bardzo szybko. Znaczy w mojej głowie jest to bardzo szybko. Zawsze sądziłem, że to jest szybko. A tu się okazuje, że nie. Że w naszej głowie bardzo szybko to jest trochę inaczej niż w rzeczywistości. No ale dobra, walczymy z tematem. Trzy minuty i jeszcze nie mam dokładniejszego, nawet lekkiego szkicu. No cóż,
Nie będę się powtarzał, że to dramat, bo to już wszyscy wiedzą. Cieszmy się tym, że się dobrze bawimy. Dobra, może czas jej zrobić jakieś oko. Że jakieś upadki? Jesteśmy poza połową. To ten najbardziej stresujący moment, kiedy wiemy, że czas nieubłaganie upływa i zdajemy sobie już sprawę, że nie zdążymy. Nie zdążymy zrobić tego, co chcemy. Więc zaczynamy robić coraz szybciej i coraz mniej dokładnie. No cóż. Ogon. No ba, jak może być bez ogona? Będzie na szybko taki ogon miał. Spróbujmy te zębiska chociaż zaznaczyć. Streszczamy się. Najważniejsze cienie, tylko łatki. Jeszcze nie skończyłem łatek. Tak to jest, kiedy czas upływa i widzimy, że już nam nie zostało za wiele, chcemy zrobić wszystko naraz. I mnie to gubi. Mnie to gubi, bo zapominam. Nagle łatek zapomnę. Trochę bardziej miękki ołówek, 8B. Ła, poleciałem z tym rogiem. No trudno. Już nie poradzę, 2 minuty. Więc jak najszybciej. No jak najszybciej kończymy.
Może jakiś błysk wokół uratuje te krowy. Ostatnia minuta, więc ostatnie próby wzmocnienia kontrastu. Ostatnie machnięcia. Co jeszcze można uratować? Co jeszcze można zrobić? I po czasie, moi drodzy, odkładamy ołówki. No cóż. Nie no, zabawa przynajmniej jest świetna. Zerkam do was, ale muszę poczekać, żeby się załadują komentarze, bo coś tu mi się zacięło. Jana pisze, skończyła krowę, chyba przed czasem, tak? Przede mną. O, Julia tu zauważył, że ołówek ma łatki, krówka w łatki. No ale to chyba niewiele pomogło. Ołówek w łatki niewiele nam dało. Ale najważniejsza jest zabawa. Tak, wiem, która jest godzina. Dobra, kończymy. Moi drodzy, kończymy. Zamiast ołówka Bartłomiej pisze, kierownicę muszę trzymać. Kolego, jedziesz i oglądasz live'a? No mam nadzieję, że jednak nie. Jak rysować krowią sierść? I wiecie co, nawet się na tej sierści nie skupiłem, bo w 10 minut to nie ma szans na to. I szkoda w ogóle czasu na to. To są szkice. Chociaż myślałem, że naprawdę uda się zrobić dużo poważniejsze te szkice. No cóż, no jest jak jest. Daje nam to pewną świadomość tego, jak szybko możemy rysować. Mam nadzieję, że wam to też dało, coś pomogło. Zerknijmy jeszcze raz, co robiliśmy dziś. Robiliśmy gruszki bardzo szybkie. Myślałem, że zacząłem wiszerem, bo myślałem, że te 10 minut wystarczy na to, żeby położyć kilka warstw, rozetrzeć, dopracować, położyć warstwę cienia, dodać światło. Okazało się w trakcie, że byłem w strasznym błędzie i nie ma na to czasu, dlatego już później darowałem sobie wiszer i chyba po prostu szybka, ekspresyjna kreska wyszła tutaj najfajniej, także chyba z tego ogryzka jestem najbardziej dumny. Oczko, które też próbowałem zrobić, wykończyć jak najbardziej, żeby wyglądało realistycznie, ale z realistycznym rysunkiem jest niestety tak, że no, trzeba na niego poświęcić trochę czasu. Trzeba się nad nim skupić, nad nim popracować i zrobić to porządnie. Inaczej no, będzie widać, że ta próba realizmu gdzieś tam sobie zwiała. No i na końcu nasza krowa. Szybkie szkice. Moi kochani, szybkie szkice. To jest coś fajnego. Naprawdę polecam wam tą zabawę. Ja myślę, że też częściej będę sam to robił i może zrobimy jeszcze sobie kilka live'ów z takimi szybkimi szkicami. Na pewno będziemy je robić, słuchajcie, jeszcze kiedy będziemy rysować postaci ludzkie, gesty, postawy. To będzie super zabawa wtedy.
Ale natomiast takie szybkie szkice zmuszają nas do tego, byśmy nie dłubali rysunku. No często mamy tą tendencję, ja też mam tą tendencję do dłubania tego rysunku. Tutaj mam gdzieś takie oczka bardziej wydłubane, bardziej realistyczne i często skupiamy się na takich szczegółach, które nie są może do końca istotne dla samego rysunku. Rysunek i tak by fajnie wyglądał, gdybyśmy się nad tym nie skupiali. I takie szybkie szkice pozwalają nam na to, abyśmy właśnie się przestawili z takiego dłubania w jednym miejscu, milimetr po milimetrze, na bardzo ekspresyjne rysowanie, na zauważanie najważniejszych rzeczy, na wyciąganie z tych najistotniejszych elementów, które sprawią, że rysunek będzie fajny. I to jest, uważam, fajne w tych szkicach. No i oczywiście tutaj bardzo ćwiczymy tą relację oko-ręka-mózg. Ćwiczymy proporcje, ćwiczymy cieniowanie, bo co? No bo musimy zauważać tylko te najistotniejsze światła, cienie, wszelkie półcienie, wszelkie półtony, wszelkie jakieś takie drobne szczegóły, to musimy sobie wszystko pominąć. I to uważam, że jest naprawdę bardzo fajne i pozwala nam się rozwijać. Także oczywiście często robimy prace wypracowane, wydłubane, godzina, dwie, trzy, takie, z których naprawdę będziemy pracować do ostatniej kreski, do ostatniego centymetra, ale polecam Wam pomiędzy tymi pracami właśnie pobawić się w takie rzeczy. Także, słuchajcie, może, słuchajcie, za tydzień spotkamy się znowu na jakichś takich fajnych, szybkich szkicach, a może zmniejszymy ilość czasu, chociaż powiem Wam, że trochę się boję, bo myślałem, że zrobimy sobie takie trzy live'y dzisiaj 10 minut, za tydzień 5 minut, a za dwa tygodnie 3 minuty. Ale zaczynam się tego trochę obawiać, bo skoro w 10 minut udało się zrobić tak niewiele, to czy 5 minut nie będzie stresem godnym zawału, a w ogóle 3 minuty to już będzie jakaś totalna masakra. Ale zobaczymy, pomyślimy, dajcie znać w komentarzach tutaj, co o tym myślicie, czy takie live, czy takie challenge minutowe na czas mają sens. Dobra, kochani, żeby nie przedłużać, bo już zaczynam się rozgadywać, trzymajcie się ciepło, miłego wieczorku, miłego weekendu, fajnie, że tutaj byliście, fajnie, że razem spędziliśmy miły czas, myślę, dla mnie przynajmniej miły. I co? I do zobaczenia za tydzień, do zobaczenia w kolejnym live. Trzymajcie się ciepło. Cześć.